księże kapelanie nasz drogi Grzegorzu, prosimy Was o odprawienie mszy świętej. Prosimy Was o Słowo Boże. Prosimy Was o błogosławieństwo dla druhów, strażaków i jubilatów. Za wstawiennictwem świętego Floriana, patrona strażaków, przez którego przyczynę dzisiaj pragniemy się modlić, chcemy prosić, aby Pan Bóg zachował nas od wszelkiego rodzaju nieszczęść. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Miałem na myśli bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało zapisane. I niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Ochotnicza straż pożarna, oprócz swoich obowiązków w pracy, w gospodarstwie, w trosce o swój dom, o swoją rodzinę, spieszą na sygnał syreny, aby spieszyć drugiemu człowiekowi. I to jest, moi drodzy, największy dar. Bo jeśli człowiek tylko kocha tych, którzy nas kochają i czyni dobrze tym, którzy nam dobrze czynią, to jest żadna zasługa. A strażak idzie w porę i nie w porę. Idzie do tych, którzy nas kochają, lubią i doceniają, ale spieszy tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dlatego, moi drodzy, każda służba, ona jest dobra i daje szczęście, i daje siły, ale jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu. Módlmy się w intencji wszystkich strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gnomina. Powierzajmy Panu Bogu wszystkich tutaj obecnych strażaków z innych jednostek, wszystkich przedstawicieli służb, aby z wielkim oddaniem wypełniali swoją misję, do której powołuje ich sam Pan Bóg, a ludzie byli im za to wszystko wdzięczni. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pododdziału Jan Kuchalski melduje. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Konstantynów, Czarnaki i Janów Podlaski na uroczystości z okazji jubileuszu OSP Gnojno. Czołem. Hey!
składam najserdeczniejsze podziękowania za niezłomną służbę, odwagę i poświęcenie dla dobra naszej społeczności. Niech wasza codzienna gotowość do niesienia pomocy w potrzebie będzie zawsze doceniona i szanowana. Życzę wam dalszych lat pełnych zdrowia, bezpieczeństwa oraz satysfakcji z waszej misji. Jak spotkałem się pierwszy raz, to były lata 90. z pracą OSP, to zobaczyłem, że to są ludzie, którzy idą tam naprawdę, można powiedzieć, z powołania. Swoje zadania wykonują z poświęceniem i z wielkim zaangażowaniem. Obserwując tę pracę, widzę w dalszym ciągu, ale w tego i również rozwój. Macie nowszy sprzęt, macie lepsze wyposażenie i wasza służba naprawdę służy ludziom. To widać na każdym jednym zdarzeniu, które się wydarzy na terenie naszej gminy. Strażacy są bardzo ważni na terenie całego kraju, bo oni przede wszystkim jako pierwsi są przy większości zdarzeń losowych, które mają miejsce w naszym kraju i nie tylko. Dlatego istota istnienia straży, ochotniczej straży pożarnej i ochotników to jest, myślę, że jeden z takich kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa i myślę, że czas jubileuszy to jest czas podziękowania im za to, że służą, że są bardzo szybko, są na zawołanie, no i wspierają poczynania innych służb, czyli Państwowej Straży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego. Ważnym elementem dla strażaków jest nowa, nowoczesna remizoświetlica. Ona przeszła remont w ostatnim czasie, jest dużo miejsca, elegancko. Tak, myślę, że takie obiekty są im potrzebne, dlatego że oni się też chcą spotykać, oni chcą poza tą służbą, którą pełnią, chcą też mieć czas dla siebie, dlatego tego typu obiekt ma im służyć i myślę, że akurat ta świetlica, którą widzimy za mną, no jest takim dowodem na to, że warto inwestować i warto druhom strażakom stwarzać miejsce, gdzie mogą się spotykać, gdzie mogą się czasami zabawić, gdzie mogą sobie porozmawiać, bo wiemy, że żyjemy w takim świecie, gdzie jest ogromne tempo. Nie jesteśmy w stanie się zatrzymać, a tego typu punkty dają taką możliwość i myślę, że tutaj w Gnojnie nie tylko strażacy, ale koła gospodyń wiejskich będą z tego obiektu naprawdę korzystały. Dajemy radę, no. Pracowaliśmy społecznie na ten samochód, tu mamy ze wspólnotą dobre stosunki i pracowaliśmy, dostaliśmy jakieś środki, dostaliśmy troszeczkę od wójta, zakupiliśmy piękny samochód, chociaż wiekowy, 2000 roku, ale bardzo sprawny, fajny, no nie ma porównania, no super, na razie jest bardzo dobrze, no pozyskaliśmy młodych druhów. W tamtym roku doszło nas chyba 6, także no jest nieźle. Chętnie włączają się w pracę w Straży Pożarnej, w życie miejscowości? Chętnie, bardzo chętnie, chociaż z pewnymi oporami, ale trzeba dobrze podejść do młodzieży, no i jest dobrze. Syrena w Gnojnie wyje często, do czego jesteście wzywani najczęściej? My nie aż tak często wyjemy, ale no, mieliśmy teraz zimą dwa wyjazdy do połamanych drzew, a spokojnie raczej, nie? Ale możemy zawyć. Dla nas specjalnie? Tak. No to poprosimy. Co do tego wiekowego samochodu, to redaktor Iza jest też z 2000 roku. Całkiem fajna babka. O, właśnie. O, to super. No to mamy porównanie. No. Fajna dziewczyna i fajny samochód. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze zadam jedno pytanie, bo żeby nieść skutecznie pomoc, potrzebny jest nie tylko sprzęt w postaci samochodu, ale także sprzęt ochrony osobistej, wyposażenie, narzędzia. Staracie się o to pozyskać? No staramy się, no my byliśmy tak do tej pory troszeczkę w takim tym, można powiedzieć, nie mieliśmy rejestracji w tym, w sądzie, jako stowarzyszenie i w tej chwili zrobiliśmy to, bo tak nie mieliśmy jak pozyskać tych środków, nawet czy od Państwowej Straży, bo to było w COVID-zie, tam braliśmy udział w ulotkach, tam w rozwożeniu wody, ale nie mogliśmy tego brać, bo nie byliśmy zarejestrowani. Brak formalności. W
tej chwili już jesteśmy w pełni zarejestrowani, także ruszamy z kopyta. Jakie plany na najbliższe czasy? Jakie macie marzenia? O, marzenia wiem, to już nie ma co tak mocno marzyć. No, dobrze by było już pomyśleć o zmianie, żeby zmienili już prezesa, naczelnika, ale no, na razie jeszcze dajemy radę, no, pomimo siwych włosów, ale na razie dajemy radę.